Cześć moi drodzy, witajcie serdecznie, z tej strony Anatemus, a to kolejny odcinek serii Dark Souls 3. Tak jak obiecałem w poprzednim, idziemy do tej wieży, no bo w końcu kupiłem tutaj klucz. No i sprawdźmy, co nas tutaj będzie czekać. I kto mnie zabije. I ile razy. Dobra, mamy jakieś schody. Czy tu w ogóle jest coś ciekawego? Poza widokami. Które są ładne. Dobra, mamy jakiś korytarz. Tam mamy jaszczurę. Jakby się tam do tej jaszczury dostać, nie wiem. Może tędy. Ale na ten daszek to się wybierzemy później. Najpierw sobie chodźmy tutaj zobaczyć, co tutaj jest. Dobra, mamy. Tam coś jest. Można by tam spróbować wskoczyć, no ale to za chwilę. Widzę windę, więc przejedźmy się nią do góry. Czy tu jeszcze po drodze gdzieś będzie jakaś możliwość skoku? Jak to bywa? Nie, dobra, jesteśmy na górze. To nie powinno być żadnych jakichś wrogów, a przynajmniej nie takich, z którymi bym sobie nie poradził. Coś tu jest. I co to tu mamy? Dusza strażniczki ognia. Co to jest w ogóle? Zobaczmy. I gdzie to jest? Może tu? Nie. W kluczach? W kluczowych przedmiotach? Dusza strażniczki ognia, której mówi się, że powróciła z otchłani. Strażniczka pilnuje ogniska i służy jego czempionowi. Ukoiła przyjapodobną noczną pieczęć, którą... Nie wiem, do czego to może służyć. I co, to wszystko tu? Nic tu więcej nie ma? Poza naprawdę pięknym widokiem? No to dobra, no skoro tu nic nie ma, no to idziemy na dół. Zjedźmy sobie. I trzeba będzie wykonać piękny skok. No chyba nie w tę stronę. Tutaj, jakby tu skoczyć. Muszę się przyjrzeć. Dobra. Jakoś się to spróbuję rozpędzić. Nie wiem, czy mi się to za pierwszym razem uda. Czy też nie. No na pewno mi się nie uda. Bo spadłem. Bo nie nacisnąłem to, co powinienem. To się wytnie. Dobra, jeszcze raz. Podbiegnijmy tam. No, zaraz. Chyba nie tu, nie tu biegnę. Gdzie powinienem? Gdzie to kurde jest? To tu jest chyba, nie? Do góry. Za tyle razy już człowiek był w tej kaplicy, a jeszcze się gubię. Nie, no to nie jest tu, to już byłem przecież. Z drugiej strony pewnie. A gdzieś się tu w końcu dostanę, tak? Tu nie wychodzimy. Bo tam nie ma po co. Tu. Dobra. No spróbujmy się tam dostać jeszcze raz. Skoro już tu przylazłem. No dobra. Moja dusza tu leży. Gdzie to jest? Jak to jest? Dobra. No to próbujemy. Nie udało mi się. To jak mi się uda, to... To wam to pokażę. No dobra, udało się. Szata strażniczki. No zobaczymy. Najpierw się jeszcze uleczę. Bo chcę zeskoczyć tam dalej. W
tutaj na dół, zobaczy co to jest. To jest jakieś wyjście. A jeszcze po drugiej stronie, pierścień Estusa, no pięknie. Co to jest? Za pierścionek, nie tu, tu. Czy ja go będę mógł w ogóle założyć? No nie bardzo. Zwiększa liczbę odnawianych przy butelce Estusa. No musimy to założyć. Nie ma co. No jeszcze jakoś tam się roluje. Ja jeszcze tą zbroję chcę zobaczyć. Co to jest? Co to przyszło? Kaptur czarodzieja. Północny hełm. Hełm najmity. Misjonarka. Dobra, to na razie tu zbroja rozbójnika, to było to? Północna zbroja. No trochę jeszcze za słaby jestem. Zbroja najmity, zbroja Herolda. Tu misjonarki, nie, szata strażniczki ognia, to doszło, ale to nie, to ma słaby, przynajmniej tak mi się wydaje. Statystyki. A rękawiczki? Rękawiczki czarodzieja. Rękawiczki kapłana. Te co mam są chyba na razie póki co najbardziej odpowiednie. Jeszcze zobaczmy te spodnie. Spodnie misjonarki. No ale i tak ich nie założę. No trudno. Dobra. Najważniejsze, że ten pierścionek jest. Tutaj wyszliśmy. No dobra, no to idziemy jeszcze na daszek. Jeszcze bym chciał tam spaść jeszcze raz. Cześć chłopcy. Jak miło, że wy już jesteście. Aż mi się przypomniały początki gry. Kiedy nie zawsze z nimi szło tak... Gdzie jest to wyjście? Nie zawsze szło z nimi tak lekko. Gdzie to jest? To nasza kapliczka tutaj. Dobra. No to jeszcze raz w górę. Bo po drugiej stronie też tam był jakiś fant do zdobycia. I chętnie bym zobaczył, co to jest. Tylko czy te 20 tysięcy dusz się opłacało tutaj wydawać, tego nie wiem. Jeszcze przynajmniej. Może mi podpowiecie, czy to był w miarę dobry pomysł, czy też nie. Uleczę się w razie czego, bo spadek jest dosyć duży. Okej, tu. Tu. I co, od razu w dół? Może jeszcze tu? Dobra. Prawie jak po stopniach. Czy ja tu dobrze zszedłem? Przecież ja już tu byłem. A, czyli to leżałem tu na dole. No dobra. To już wszystko wiem. Czyli to tam migotało. No dobra, dobra. No to zostaje nam spaść teraz tylko na dach tego budynku. I trochę też tam pozwiedzać, bo też może być coś wesołego tu. I pewnie wyjdziemy tędy, żeby znaleźć tę drabinkę. Jeszcze ta jasztura mnie tam, kurczę, kusi, żeby po nią pójść. No ale zobaczymy, jak to pójdzie. No i teraz tak, tu nie skoczę, bo to jest pewna śmierć. Więc muszę skoczyć tu. Dobra. Zejdźmy sobie jeszcze. Ok. I teraz tak, tu bym mógł skoczyć, ale to może zrobię, jak już będę miał tę drabinkę odblokowaną. I co my tu mamy? Tu mamy to wejście do tej drabinki. Dobra. Kopnij. No to możemy sobie swobodnie chodzić. No rozejrzyjmy się jeszcze po tym daszku. A, to jest to gniazdo. Czy ja tu coś mogę w ogóle z tym gniazdem zrobić? A, czyli tu nic więcej pewnie nie będzie, bo już tu obszedłem to.
Na tym daszku tu nic nie ma. Poza tą. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic nie ma. Dobra, gdzie jest ta jaszczura? Ona jest tu. No to może sobie tu zeskoczę. I szybko do niej podbiegnę, póki mi jeszcze nie uciekła. No kurde. Dobra, udało się. Migoczący tytanit. No dobra. Czy tu jeszcze coś jest? Chowa się tu coś w tych zakamarkach? Czy to już wszystko? A tu jeszcze można... Aha, tu mamy to wejście. I tu mogliśmy sobie wejść swobodnie dotąd. Dobra. No to już wszystko wiem. No wszystkiego nie wiem, ale tak mi się wydaje. Dobra, tu już nic więcej też nie ma. A co można w tym gnieździe robić? No ja, no. Czy mam tego wysłuchać, czy co? No i to wszystko? Pamparam? Pamparam, pam, pam, pam? No, średnio mi się to podobało. Dobra, idziemy do naszego kowala. Ty mi coś dasz? Nic więcej. Nie mam za dużo tych dusz, ale może kowal mi coś tutaj. Może kowal mnie poratuje. Czy ta babka coś ode mnie chce? Nie mogę z nią tutaj nic załatwić. Ale może z tym. Nie mogę wzmocnić. Zaklnąć mogę broń. Ale nie wiem, czy ja chcę to zaklinać. No i teraz jest pytanie, czy pakowanie w te bronie, no tu mi brakuje i tu tego nie rozwijam w ogóle. To jest 126, ale jest C, a tu cały czas mamy premię D. Ulepszony szeroki miecz 2, a tu mamy irytlijski prosty miecz plus 1. A, tu mamy jeszcze odłamek tytanitu, a weźmy go, ulepszmy, za mało dusz. Czy ja mam tu jakieś duszyczki? No. We wszystkie wyrąbałem. Może bym coś sprzedał, co mi jest niepotrzebne. Sprzedajmy coś. Coś, czego nie używam, przynajmniej na razie. Co to jest? A, przywraca punkty życia. No to niech zostanie. Tych kości mam sporo. One coś kosztują, czy nie? Stówkę? No to sprzedajmy z 5. Okej. Tego nie sprzedamy. Tego też nie ma sensu sprzedawać, bo to się przyda. Mam jedną pikę, która mi jest niepotrzebna. Moim zdaniem. No dobra. No to powinno mi na chwilę starczyć. No i nie wiem, czy ten miecz jest lepszy, czy który jest lepszy. Ten tu fajnie wygląda. Na razie mamy tylko odłamek tytanitu. Ile to kosztuje? 400. A ten? Ten już potrzebuje migoczącego tytanitu. No ma te lepsze statystyki, no ale tutaj są premie C, tu są premie D. No tu mamy efekt zamrożenia jeszcze dodatkowo, tu nie ma żadnego efektu.
No ale może rozwinę to. Dobra, jest plus 3. I teraz tak, odłamek tytanitu, czyli tu ciągle jeszcze odłamek. No dobra, wzmocnimy to. Wymagane dusze 720, czyli mogę jeszcze dołożyć. A, i z D przeszło na C. No dobra, zobaczymy jak to będzie biło. To na razie tak po jednym, jak już mam kilka tych... Dobra, damy duszę strażniczki. Nie wiem, czy dobrze robię. Oddaliśmy jej duszę, tak? Aha. Chyba nie mam żadnej mrocznej pieczęci. Ty mi coś dasz? Dobra, no to to jeszcze będziemy robić. No to teraz sam już nie wiem. Czy ja mam jakąś kość? Nie mam. No to dokąd byśmy się tu wybrali? Może do tej katedry, co? Jeszcze mam tutaj twierdzę Farona do zwiedzenia. No to może jednak do tej twierdzy pójdziemy. Zobaczymy, co tam się czai. Bo założeniem tego odcinka było tam zwiedzenie tej całej wieży. No ale jak już tu jesteśmy, to możemy się tutaj wybrać. Co my tu mamy? Dużo glutów. I teraz nie wiem, czy w tę stronę, w tę stronę, czy w tę stronę. No tam coś jest. Co to jest? Przeczytaj wiadomość. Aha, to tu mamy te trzy płomienie, tak? No dobra. Tu mam zatrucie. Dobra. Tam coś jeszcze jest. Jest jakiś ślimak i kurka. Pewnie żar tu leży. Nie. Potargana materiałowa maska. Dobra, tu mi się, zdaje się, trucizna pojawia. No bo to jeziorko nie jest zbyt piękne. Dobra, ci są na dwa razy. No tak mi się wydaje, jakby troszeczkę mocniejszy był ten miecz. A musi być mocniejszy, skoro... Dobra, mam zatrucie. Odłamek tytanitu też się przyda. Do tamtej drugiej broni. Ja bym jej jeszcze nie skreślał tej broni do końca. Na pewno muszę kolejny punkt, który wydam, wydać na... wytrzymałość. Dobra, skoro sobie powoli mnie tutaj defrauduje, no to wejdźmy tu, pozwiedzajmy, co tu jest. Tam jeszcze coś leży. Pryzmat. Aha, to, że sobie mogę drogę oznaczyć. Dobra. I tu coś jest jeszcze? Przy tym ognisku? Nie, tu nic nie widzę. Dobra. No to idę po to, co jest pod tym mostem. Nie chcę spotkać jakiegoś większego dziada. Ci, co są przyjemni. O, fragment Estusa. Dobrze. Dobrze, tu przyszedłem. O, tu dziadu. Tam jeszcze coś leży. Tu pełno przedmiotów. Fajnie. Żebym ja się nie zgubił teraz tu w tym wszystkim. Tu mamy jakąś ścieżkę na górę. Odłamek tytanitu. Ale gdzieś jeszcze mi coś migotało. Tu się naprawdę można zgubić. Dobra, idźmy jeszcze tu. Tam coś migocze właśnie. Dobra. Uleczę się. Żywica zgniłej sosny. Dobra. O kurde. Jakiś rycerzyk znowu.
Jak mnie wdupił. No. Zupełnie nic nie widziałem przez ten ruch kamery. Nie spodziewałem się go. No szkoda. No to idę znaleźć te moje duszyczki. Gdzie to było? Chyba tam gdzieś było. Tam są jakieś drzewce. Nie wiem, czy ja tam chcę iść w ogóle. Dobra, przejdę sobie tu na szybko. Już nie będę z nimi wszystkimi walczył. Bo to nie ma sensu. Odzyskam te moje dusze. Że mnie teraz, kurczę, tam są. Dobra. Po cichu jakoś tam się przedostanę. No dobra, dostałem zatrucie. On nie był jakiś tam ultra trudny, ale mnie trochę zaskoczył. I wyszło jak wyszło. Zresztą to powiedziałem na początku tego odcinka. Tu jeszcze coś mamy. No to jak już tu chodzę. Kamienna parma. To pewna jakaś tarcza jest. Dobra, tam byłem. Przejdźmy sobie tutaj bokiem. Tu jeszcze coś leży. Ile tu tych przedmiotów w tym bagnie? Ciężki klejnot, no miło. Cześć. O! No tu ginąć nie zamierzam przez te ślimaki. Dobra. Koniecznie wytrzymałość jeszcze. Trzeba przypakować. Idę tu bokiem, bo tam wiem, że tam jest ten cały rycerzyk. No właśnie. Żeby mi się tu... A to co tu wisi? Czy mi by się udało go podejść? Czy niekoniecznie? Cofnij, cofnij. Co on znowu sobie robi? No dobra, no. Nie był taki trudny. Tylko wtedy mnie zaskoczył. Dobra, tam można iść. Ile tych ścieżek tu jest? Tu coś na mnie spadnie? Bo w takich miejscach zazwyczaj coś spada. Bo człowiek się zastanawia nad tym, co zebrał. No i go dopadają niespodzianki. Dobra, może tu pójdę. Chociaż nie wiem, co mnie tu czeka. Jacy wrogowie tu są. Może bez jakichś tam szarży. Tam coś jeszcze jest, coś leży. Dobra. Widzę tu nic. Trochę mi tu za cicho jest. Tam coś leży. Tu jest ziomek. Dobra. Przejdę sobie tu. On zauważył mnie. Nic nie widzę. Aaaa! Dziadu, ulecz się porządnie. Co za dziad. Dobra, jeszcze jeden cios. Okej. Okay. Zostały mi dwa estusy. Przydałoby się jakieś ognisko tu gdzieś po drodze.
Odłamek tytanitu. Dobra, tu mam wejście na górę. No ale jak już tu go zabiłem. On taki wyskok jakiś ma dziwny. Tam jest jeszcze jeden. Ale może mi się uda tu bokiem dojść do tego. Odłamek tytanitu, dobra. Przebiegnijmy się tu do ogniska. Znaczy do pseudo ogniska. Dobra, nie goni mnie. Słuchajcie, wchodzę tu. Uleczę się na wszelki wypadek. Mam jedną butelkę i nie wiem, co mnie tu czeka. O kurde, wiedziałem, że ten typ mnie czeka tu jakiś. Dziwny. Dobra, jest na 3 razy. Niepotrzebnie tyłem uciekłem. Dobra, tu coś jest. Jest to ognisko jedno. Dobra, mam się tu jeszcze kogoś spodziewać? Tam jest jeszcze 2 typków. Zbierzmy to, co tu jest. Kępka jakiegoś fioletowego mchu. Po co mi mech? Dobra, zgasiliśmy płomień. Coś tu się odpaliło. To chyba nie jest walka z bossem, co? Bo dopiero pierwszy. Zgasiłem. Kominek. No dobra. Czyli mamy pierwszą furtkę. Oj, tam będzie boss. I to jakiś ognisty. No ładny widok, ładny. Dobra. By się przydało, tak szczerze mówiąc, ognisko. Tam mogę iść. Albo tam mogę iść. Przejdę się tu. Jeżeli tu coś jest w ogóle. Aha. Nic tu nie ma. I sobie pochodziłem dookoła. Czy ja mam tu coś na to zatrucie? Już mnie to męczy. Przywraca punkty życia. Od ognia, od obrażeń magicznych. Aha. Tu jest od trucizny, użyj to. A już mi trucizna minęła, no miło. Dobra, jeden Estus został. 2 dziwnych, 3 nawet. Jest tam ognisko. Dobra, uleczę się, w razie czego. Może coś tutaj sobie wezmę na te punkty zdrowia. Co to było? To było to, nie? Dobra, no to dodajmy to do ekwipunku. Gdzie to się ustawiało? Tu. Dobra. Od razu ten mech sobie też wsadzę. Trucizną, daję mrok. Gdzie to było? Tu. Dobra. No, powinienem gościa wykosić, ale nie mam już strzał, to sobie mogę jednego ziomka, jednego chciałem, a nie wszystkich 3. Dobra, przebiegnij się tu. Może ten jeden się tu za mną pokusi. No chodź. Chodź, chodź, chodź. Ło! Jaki syf mi tu dał.
Dobra, bo chciałem go wywołać do tablicy. Dobra. No nie jest jakoś tam wybitny, trudny. Weźmy tego drugiego. Tylko sieje tą mgłą trującą. Co ty tu czarujesz, chłopie? Niepotrzebnie to spadło. Ale weszło. No dobra. Może bym zszedł po to, co tam spadło. A najwyżej sobie szybko ucieknę do tego ogniska. No to przejdźmy tu dookoła. O matko, tu są te jakieś paskudy. Czegoś pilnują. No nie, to co, przyjdziemy tutaj. Przyjdziemy i pójdziemy sobie do ogniska i tam zakończymy odcinek, wydając jeden punkcik, jeżeli mi starczy. Na chyba wytrzymałość, żeby mógł więcej tych ciosów zrobić. Tu coś mnie czeka? Nie, dobra, mogę rozpalić ognisko. A jeszcze mam ten fragment Estusa do przydzielenia. No to sobie przydzielmy. Dobra, ile mam tu do nowego poziomu? 2000 jeszcze. No to się bujajcie. To idę Estusa przydzielić. No. Może bym jeszcze... Dobra, wzmocnił. Węgla już nie mam. Mam węgiel. What's the Undead Legion doing? I'd heard one of the Crystal Sages had sided with Farron's Abyss Watchers. I suppose it must... You should know. This hardly a surprise, is it? I've never been one for books. Dobra. Mogę zaknąć tego mojego? Nie mogę. A tarczę mogę zaknąć? Troszkę? Trochę mogę. No czy ona będzie lepsza? Nie wiem. Od tej mojej. Dobra, dajmy sobie spokój. Na pewno jeszcze chyba tę broń sobie podciągnę. Bo jeszcze mogę. A teraz potrzebuję już czterech tych migaczących. No dobra, no ale jest to jakiś progres. Na pewno lepszy niż było. Dobra, no to czyli... A tej pani coś jeszcze mogę dać? Nie, nie mogę nic jej dać. No dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapy w górę i do następnego razu. Pa, pa!